niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Będziemy pochylać się w drugim dniu Bożego Narodzenia nad tajemnicą pierwszego męczennika za wiarę w Jezusa Chrystusa, święty Szczepan, pierwszy męczennik. Gdy poznał Jezusa, gdy uwierzył w Niego, gdy poznał Stary Testament dokładnie, to odczytał go już w Nowym Testamencie, w Jezusie Chrystusie i zobaczył, jak ta żywa tradycja Starego Testamentu prowadziła do wypełnienia wszystkich obietnic w Jezusie Chrystusie. I teraz święty Szczepan po śmierci Jezusa, po tajemnicy Jego zmartwychwstania, staje się Jego pierwszym odważnym świadkiem. I to takim, który przybliża Żydom prawdę zapowiedzi Starego Testamentu, a jednocześnie je wyjaśnia w świetle już Jezusa Chrystusa i daje odważne świadectwo, nawet gdy to nie podoba się przywódcom żydowskim. Daje świadectwo aż do męczeńskiej śmierci. Tak wiara i tak Słowo Boże motywuje człowieka do wewnętrznej prawdy i odwagi, by umiłować Jezusa, by Nim żyć, by o Nim świadczyć, by tej prawdy bronić, nawet gdy człowiek musi ponieść pewne formy dyskryminacji, szykan, odrzucenia, wykluczenia, gdy musi nawet za to być czyli zgładzony, bo dzisiaj też męczenników za wiarę nie brakuje. Co roku podaje się, że około 100 do 150 tysięcy chrześcijan ginie tylko z tego tytułu, że przyznają się do Jezusa, że żyją Jezusem, głoszą Jego Ewangelię i że nie chcą się wyrzec tej prawdy. Taki jest świat pełny nienawiści do tej jedynej prawdy, która przynosi człowiekowi życie, wolność, nadzieję, zbawienie, a którą jest żywa osoba Jezusa Chrystusa. To jest jedyna prawda. Pozdrawiam i zapraszam wszystkich na Eucharystię. Szczęść Boże.